Siema, z tej strony Dominik. Mogłoby się wydawać, że po całym intensywnym dniu w szkole lub też w pracy, w zwykłą październikową środę, nic dziwnego cię w domu już spotkać nie może. Tymczasem idziesz sobie trochę pochillować w internecie i nagle widzisz to. Internet zostaje wywrócony do góry nogami. Wszędzie widzisz memy związane z tak zwanym Carrefourem, czyli uroczym robotem pracującym w Carrefourze. Okazuje się, że znikąd staje się tematem numer jeden na Twitterze. Memy jak to memy, nie pierwszy, nie ostatni raz pojawiają się znikąd. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że cały trend związany z Carrefourem w głównej mierze polega na obsesyjnym pożądaniu go na tle seksualnym. Przez co w internecie, można powiedzieć, w tym temacie powstały dwa obozy. W jednym ludzie, którzy za wszelką cenę wyrażają chęć kopulowania z robotem, z kolei w drugim stanowczo się temu sprzeciwiają. Brzmi to wszystko absurdalnie, to fakt, ale jeszcze lepsza w tym wszystkim jest geneza tej całej sytuacji. Zapalnikiem tego całego zamieszania okazuje się ta informacja, w której, cytuję, w jednym sklepie sieci Carrefour w Poznaniu doszło do incydentu z robotem, maskotką Carrefour. Pewien 28-latek postanowił dokonać aktu seksualnego na tymże robocie na tyłach sklepu. Na miejscu interweniowała policja, ustalając szczegóły tego zejścia. Za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Tylko czy aby na pewno jest to w ogóle możliwe i dlaczego właśnie z tego powodu postanowiono zrobić właśnie taki trend? Postaram się odpowiedzieć na te pytania, analizując trochę bardziej szczegółowo ten temat. Zacznijmy może od podstaw, czyli czym tak dokładnie jest Carrefour. Najbardziej trafnym opisem, na jaki mogliśmy najłatwiej trafić, był ten wpis na Wikipedii. Bo już postanowiono go usunąć z niewiadomych przyczyn. Carrefour. Robot działający w ramach współpracy Carrefour i PepsiCo, której celem jest reklamowanie produktów marki. Roboty występują w Galerii Wileńskiej i Galerii Westfield Arcadia, czyli głównie w Warszawie. Towarową nazwą Carrefoursa jest BellaBot, a jego produkcją zajmuje się chińska firma Pudu Robotics. Podobnie roboty są stosowane w KFC i Pizza Hut. Tam z kolei słynne roboty pracują już jako kelnerzy, co wielokrotnie mogliśmy zobaczyć na różnych materiałach. W związku z tym, jeżeli ktoś był w tej chwili spostrzegawczy, czy zauważył, że rzekoma sytuacja z robotem w Poznaniu to musi być fake, bo takiego robota w Poznaniu zwyczajnie nie ma, na co tak właściwie w ten sam sposób zareagował sam Carrefour na Instagramie. Informacja o tej sytuacji również nie pojawiła się w żadnym poważniejszym komunikacie. Wszystko wskazuje na to, że ten fake news pochodzi ze strony Jebzdidy, a zbyt rzetelne źródło z pewnością to nie jest. Ale za to był to idealny pretekst, aby można było Carrefoursa, jak to ładnie zostało określone w artykule Komputerowy Świat, antropomorfizować i erotyzować. Nie jest to oczywiście pierwszy, jak i pewnie ostatni taki przypadek. Dosłownie w zeszłym roku podobną sytuację miał Samsung Sam, czyli wirtualny asystent Samsunga. Dosłownie można to utożsamić w myśl słynnej starej internetowej zasady 34, która mówi, jeżeli coś istnieje, jest tego wersja porno, nie ma wyjątków. I dosłownie w obu przypadkach wygląda to bardzo podobnie i jeżeli troszkę głębiej sięgniemy w kontekście tej zasady, możemy ujrzeć dużo, delikatnie mówiąc, intensywniejsze grafiki, które może pozostawmy dużo większym i starszym fanom tej zasady. Czyli podsumowując, sytuacja z Poznania to oczywiście fake, a w ten sposób po prostu powstał dość specyficzny mem, który wielokrotnie pojawia się za granicą w podobny sposób. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Zapraszam również do wspierania. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Dziękuję również Dęgusiowi za ogromny wkład w ten odcinek i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.